Cześć, dawno się nie widzieliśmy, ale chciałbym Wam powiedzieć parę ciekawych rzeczy. W moim życiu zaszło wiele zmian i chciałbym te zmiany dalej kontynuować. Także, no tutaj na kanale. Przede wszystkim, może nie uwierzycie, ale wcześniejsze materiały uważam, że były jakoś tam dopracowane. Miały jakieś animacje, jakoś tam przykładałem się, pisałem scenariusze. Chciałbym, żeby to się wszystko pozmieniało. I żebyśmy przeszli bardziej na taki tryb vlogowy. A co jakby w tej kwestii zmian się tutaj nam stało? No, jak widać, nagrywam z innego miejsca. Czekam na odbiór kluczy do mieszkania. Wyprowadziłem się z Gdańska, zacząłem malować obraz. To też może się trochę pojawi na kanale. Na pewno się pojawia na TikToku, gdyż przekonał mnie do niego kumpel. I widzę w tym wiele jakby korzyści, gdyż jest to fajna platforma, tak wbrew pozorom interaktywna, nie tylko dla dzieci, tak jakby się wydawało. Część materiałów, które powstało wcześniej, opisywało cudze strony internetowe. Chciałbym od tego tematu odejść z powodów praktycznych, bo w pewnym momencie zacząłem szukać pracy i tak sobie pomyślałem, kurde, to jest fajna oferta, ale w jakiś sposób ich krytykowałem. I teraz głupio do nich się zgłaszać, dlatego większość teraz materiałów, które będzie powstawać, a będą powstawać, mam przynajmniej taką nadzieję, będą się odnosić do innej strony. Remontując.pl to jest mój jakiś taki własny autorski projekt, który jest studio bez dna i tak naprawdę studio takim dużym przypadkiem do analizowania i jest tam wiele rzeczy do poprawy. Jestem tego świadomy. Na pewno będzie wiele rzeczy, które można opisać dogłębnie. Dlaczego tak wyszło? Dlaczego inaczej? Będę mówił też o jakichś kompromisach, więc każdy na pewno coś z tego wyniesie. Na pewno na kanale pojawi się więcej rzeczy związanych z architekturą. No właśnie z dwóch powodów. Po pierwsze, tego, że w jakiś sposób będę urządzał to własne mieszkanie, więc chciałbym, żeby to się jakoś tam pojawiało. W związku z tym, że portal nazywa się remontując.pl, no to na pewno chciałbym nie tylko jakby poruszać rzeczy z UX-em, ale też z architekturą, żeby się dokształcać w tamtym terenie, w tamtym temacie i żeby to wszystko jakoś tam ze sobą współgrało. A dlaczego się zdecydowałem jeszcze, żeby teraz jakby ogłosić się remontując.pl? Ponieważ już bez mojej ingerencji ludzie zaczynają sobie ten portal polecać, więc przeszedłem jakiś taki pierwszy próg, jeżeli chodzi o tworzenie kontentu, o tworzenie tego, co na tej stronie powinno się znaleźć. Także użytkownik, potencjalny użytkownik widzi jakąś wartość i chce sam się dzielić tym produktem, uważa, że jest jak najbardziej spoko. Więc jeżeli użytkownicy uważają, że coś jest spoko, udało mi się przejść przez te wszystkie pierwsze fazy wytwarzania oprogramowania, prototypowania i zostało to przyjęte, jak widać, pozytywnie, no to też mam prawo o tym mówić bez skrępowania. Zdecydowanie bez skrępowania, w ten sposób, że wiem, że lipy nie będzie, ale i oczywiście niektóre decyzje mogą być błędne. Niektóre decyzje muszą być błędne, bo są jakąś formą eksperymentu, ale to też trzeba sobie zwrócić na to uwagę, że nie wszystko, co robimy w życiu, jest idealne, perfekt. Tak naprawdę lepiej też nic nie robić, bo to wtedy się błędów nie popełnia. Takie praktyczne WWI. No, na pewno będzie się działo. Trochę się ruszymy i skończy się ten marazm na kanale. Mniej dopracowania, więcej takiej spontanicznej rozmowy, bo po pierwsze, to się szybciej robi. Tak. Po pierwsze, to się robi szybciej, a po drugie, jest to nie gorsze, tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście, raz na jakiś czas będą jakieś materiały, które będą bardziej dopracowane, może jakieś wywiady, podcasty. Mam parę osób, z którymi chciałbym porozmawiać, czy to na temat robienia stron internetowych, czy to właśnie, tak jak już mówiłem, na tematy architektury, ale. Kto by to nie był, to tak czy siak mam nadzieję, że to będzie w jakiś sposób interesujące. Dobra, no to w takim razie chyba powiedziałem, ogłosiłem to, co miałem do ogłoszenia i widzimy się wkrótce na jakimś takim nowym materiale.
Dzięki, cześć.